Cibaneczku, cześć czołem, Czeski z tej strony i gramy dalej w Fontannę Młodości. Wróciliśmy ostatnio do domu. Trzeba się doprowadzić do porządku, ale po pierwsze to bym chciał zobaczyć... czyli potrzebuję młotka oczywiście, żeby kłaść skórę szakala. O, i co, ja mogę to... O, ja to mogę na ścianę, a mogę też tutaj. A wyłożymy sobie na ścianie, tak jak... O, proszę bardzo, piękna skóra wyłożona na ścianie szakala. W ogóle to by mi się pić za chwilę chciało. Ja, czy ja mam tu jakiegoś kokosa do picia? Mam. Ale też byśmy się doprowadzili może do porządku. Czyli... Termity. A, czyli wszystkim wykorzystam termity teraz. Cyk, cyk, cyk. W pierwszej kolejności, bo przez to nam ucieka. Nie mam tego. Dobra, mamy dużo gałęzi. To może wszystkie pierdniemy sobie tutaj. Dobra. Ignite. Dobra, czekajcie, bo mi się chce zaś chlać. Chlać! Dziękuję. I teraz tak. Chciałbym przede wszystkim. A tu chyba się tu robi te termity. O, i potrzebuję jeszcze ten. No dobra, to czekajcie. Potrzebuję moździerz. Gdzie on był? Tutaj gdzieś chyba. Tu. Cyk. Cyk. Dobra. Use. Dobrze. To potrzebuje te zwykłe, a tu potrzebuje... O! Proszek. Ale jeszcze nie mam odkrytego tego. Chyba. Bo tutaj widzę, że trzeba zrobić, sproszkować Spidera. A, wysuszoną skórę węża. Okej. Okay. Okej. Okay. Ale tego raczej jeszcze nie możemy zrobić. Na pewno to pomaga. Plus potrzebowałem... te zwykłe. I to. A, to spalmy, dobra. Dobra, teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Rozpalmy, bo to się już robi tutaj. Dwa takie. Syk. O, medycyna. Padła. To bardzo dobrze. O, jeszcze po jednym liściu potrzebuję. No dobrze. Syk. Syk. Ja bym jeszcze w ogóle... tu miałem 20, co się... Jednak tu się opłat... Trzeba jednak gotować, z tego co widzę. Bo... To znika w zaskakująco szybkim tempie. Ej, czekajcie w ogóle. Czy ja nie mam jakiegoś mięsa, czy jajek na tym statku jeszcze? Czy ja ostatnio nie polowałem na coś? Mamy. Mamy tu jajka. Mamy tutaj mięso. Coffee bean to tam sobie na razie. Animal fat. Tam chyba z tego można było robić lampy, nie? Piece of period. To jest też ciekawe. Może książki sobie też weźmiemy, bo przeczytamy sobie je. I skóra. Patrzmy. Aha, tu mogę robić te, tu mogę robić skóry. Dobra. Cyk. Czekajcie, tylko może ja sobie faktycznie tutaj... Dobra. Teraz tak, cyk, 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 cyk. Craft. Nie mam też co chlać.
jest takie, kurde, słabe, bym powiedział, jak deszcz nie pada. To wygląda na to, że muszę się przejść i poszukać kokosów. Bo kokosy są chyba na razie najlepszym elementem do chlańska, tak naprawdę. Są kokosy? Tutaj niby, ale nie wiem, czy tutaj będą. Będą. A weźmy sobie zaraz wszystkie. Cyk. O. A, bo ja z sobą noszę wszystko. Aja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 j
sobą. Nieważne. Dobra, cyk, cyk. Też nam się zniszczyło ubranko, ale ubranko bym chciał sobie też zrobić lepsze. Wiecie? Zrobiłbym sobie lepsze. Tylko do tego potrzebujemy dużo skóry. W ogóle to ostatnio, żebym za długi odcinek zrobił, ale mnie tak poniósł... Poniósł mnie melanż zwiedzania nowej wyspy. A poza tym, to ja wam coś pokażę, bo ta nowa wyspa... Jak zauważyłem później, się nazywa Cooper Island. Czyli wyspa, gdzie powinniśmy znaleźć miedź. Oczywiście jeszcze tego nie znaleźliśmy, ale to tam jeszcze by trochę terenów do zrobienia tak naprawdę. I teraz... Dobra, teraz się trochę napiliśmy, to możemy pogotować. Voilà. Jajeczka. Jak najwięcej. Syk. Cyk, cyk, jajko, cyk, cyk, jedzenia trochę mamy, ubranko się zniszczyło, ale to myślę, że i tak będziemy chcieli. Zrobić sobie lepsze. O, a, to spirit to jest do tego, do... Myślałem, że to będzie coś lepszego. Dobra. Suszarka do jedzenia. To już zrobiliśmy, czyli to jest tak naprawdę improved. A my to mamy. Water tank. Właśnie, czy byśmy mogli tutaj... My możemy tutaj przecież chyba wodę przenieść. Zobaczę, czy to zadziała z tą wodą. Chyba wcześniej sprawdzałem, ale tak naprawdę mi się nie udało. Ale zobaczmy, czy... Bo ja chyba nie sprawdzałem tego ostatniej zakładki. Taki jestem mądry. No nie. A nie, dobra, można. Okej. Okay. Okej, okay, można. To spoko. Odkryłem w końcu, jak przelewać wodę do garnuszka. Cyk. Zupa. Tu jest ryba jakaś. A tu też ryba. Okej. Okay. To. Crafting. Teraz zobaczmy, co byśmy mogli jeszcze porobić. To mamy. Beczki nie mamy. Ale byśmy musieli zrobić ten hollow log. Możemy go zrobić. Nie, dobra, to czekajcie, bo ja mogę zrobić beczułki. Potrzebuję do tego chyba to. A nie.
O. Dobra. Teraz odblokowaliśmy takie coś jak prymitywna beczka. Jakbyśmy tą prymitywną beczkę położyli gdzieś tu. I to mieści 20 litrów płynu. Interaction. I co? I będę mógł sobie przerzucać to do tej beczki. Zobaczmy. Tak. Uiii, okej, okay, dobra, Bayer. Bayeros. Weź to rozpal. No weź, niech będzie chwila. Dobra, mamy to. I ja bym teraz tak. Niech się to tutaj robi, a ja bym przeczytał do końca te książki. Mapping. Crafting. Mapping Tower. Czyli może możemy sobie stworzyć wieżę, która pomoże że nam w mapowaniu. Okej. Okay. Lonely Rock. Może byśmy zrobili tą wyspę. Nie. Nie róbmy jeszcze tej wyspy. Czy mamy jakiś punkt? Mamy jeden do rozdania, ale wszędzie i tak potrzebujemy dwa już co najmniej punkty, żeby coś cokolwiek zrobić. Gdzieś było jeszcze takie coś, co my musimy zrobić. O! Raft, coconut. Make a flint. Muszę zrobić to, żeby dostać punkt, ale bez sensu. Już zrobiłem lepsze przecież. Też nie, to jeszcze nie możemy zrobić. Obsidian Spear. Obsidian Knife, Workbench. Dobra, ja miałem jakiś kawałek obsidianu gdzieś. Zróbmy to. Obsidian... To, tak? Tak. Jak to woda? Czy ona się... Czy ta woda się może... przetopić? O, lepsze też, proszę bardzo. Tylko tutaj będzie trzeba... O, 4 godziny na przykład. Poczytajmy. Czy nie można przygotować tą wodę faktycznie, czy ona będzie cały czas salt water? Nie no, mam nadzieję, że ona z czasem się przygotuje. A może zostawmy na noc? A, tylko ja muszę się napić czegoś. Może kokosa. Z drugiej strony też mogę zjeść coś i też mi to da przynajmniej trochę nawodnienia. I do tego mogę sobie zrobić kokosa. Cyk, 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 cyk. Pójdźmy spać. Dobra, jak to wygląda? Czy to się... No ona się nie przygotowuje. To jest trochę smuteczek tutaj. Czego nie można przygotować zwykłej wody słonej?
jak w normalnych survivalach. Z drugiej strony może bym porobił po prostu więcej tych peczułek, żeby zbierać faktycznie wodę, jeżeli będzie deszcz. Po tego deszczu widzę, że tak coś słabo ostatnio. Take, take, take. Ad. Tu jest pieczone wiewiórki, też można robić, tylko one bardzo słabo tam się syciły, dlatego ja też je tam nie zbierałem z czasem. Moglibyśmy sobie jeszcze jedną zrobić tą. Beczułkę. Na zwykłą wodę, tak naprawdę. Crafting barrel. Cyk. Powiedzmy, że tutaj będzie. Cyk, cyk. Dobra. No i co, i naprawdę to się nie przegotuje nigdy? Wydaje mi się, że nie. Smutek mi ogarnął. Ja bym chyba, żeby wlać wodę, żeby można było zrobić to coś, nie? Kurde, to naprawdę nie można zrobić. Mogę zrobić sól. No ja może tutaj po prostu zrobimy sól. Cyk. Teraz pytanie, czy... No nie, to nam nie daje zwykłej wody, ale tylko daje nam sól. Ale dzięki soli... Dobra, czekajcie, tylko teraz tak. Zgaśmy to. Dzięki soli mamy też... Suszone mięso możemy robić. I możemy... Suszone boczek. I możemy... A nie, to obsidian. Ten. Deszcz. Deszcz. Nie. Chciałem zrobić obsidian spear. O. Cyk. Dostałem perka. Moglibyśmy sobie zwiększyć nasz instynkt. Teoretycznie to by teraz przydało się też sporo kłód nazbierać. Więc chodźmy na wycieczkę. Put down. Top. Cyk. Cyk. Ścinanie drzewa. Nie, tu. Cyk. Dobra, bo przestało padać. I mi zaraz też woda ucieknie. Z beczek. Gdzie jest ten kłód? Kłód. Aha. A co, żeby to na... A tu nie tego nie można naprawić? Ech. Na. No, przydałoby się na pewno teraz jak najwięcej tej wody przenieść do środka, bo ona tutaj się na słońcu tuszy. A tego byśmy nie chcieli.
Syk. No tej wody tak, tak powiedział, że się nie nazbierało za dużo. Tak, tak w sam raz. Dobra, idźmy jeszcze zobaczyć, czy nam się nazbierały tutaj wódki. A właściwie to soczku. I... powiedzmy. I bym sobie... A właśnie, czy ja będę mógł zrobić teraz... Właśnie, czekajcie. Co my potrzebujemy, żeby ulepszyć... Nie, nie, nic nie potrzebujemy, żeby ulepszyć. Aha. A, Jezus Maria, już jestem za ciężko. Dobra, to sobie wyrzuć. Albo czekajcie, nie, wy tylko wyrzuć. Destroy. Disassemble. O. Aha, bo jestem na słońcu. Super. Cyk. Już nie jestem na słońcu. Dostałem poparzenia, jestem niby mokry, nie? To jest ciekawe. Dobra, disassemble. Teraz tak. Ciebie tu wkładamy. Ciebie też tu wkładamy. Ciebie też. Te kłody to ja bym tutaj sobie pierdyknął. Napijemy się. Bym sobie zrobił to coś do suszenia jedzenia i ten boczuś bym sobie zrobił, czyli tłuszcz wysuszył. Ja potrzebuję dwa li... O Jezus, tylko nie wiem, czy ja mam tych cienkich tyle. Nie mam. Młotek, ilof, iła. Jest w ogóle kość jakaś tu. Kość weźmiemy, żeby naprawić... Kamienie weźmiemy, żeby naprawić siekierę. Kość weźmiemy, żeby naprawić... To sobie możemy zostawić. To do jedzenia to sobie też zostawimy. Dobra. Teraz pytanie, czy... O, czekaj. Panie kurczaku. Proszę się... uspokoić. Oh yes. Teraz się mi się coś w końcu mi się coś udało. Świecie. Pytanie teraz tylko, czy się nam odnowiły tutaj patyki. Już. Czy jeszcze nie? Nope. To tam będą jeszcze patyki chyba. Tak? Tak. Chodzi mi oczywiście o te cienkie patyki, nie takie tutaj jak te. Bo tutaj też byśmy... Co tam jest? To? Nie, to jest jakaś chyba pień, który wystaje. Kurde, nie trafiłem go. Masz tu, kurde, za karę. Dobra. Cyk. Aha. Raz. Też jedną. Ściągniemy. Reaper. O Jezus. Nie będzie. Też nie wiem, czy nie opłacałoby się po prostu już nowej siekiery nie zrobić. Wtedy bym musiał flinta... Aha, dobra, no. Ojej! Stone... albo X. Tak, tylko że to chyba bym musiał... A nie, nie muszę, ale potrzebuję do tego kamieni. To i tak bym musiał wrócić do domu. Dobra, to, nie, to już nieważne. Wróćmy do domu, sobie tutaj zróbmy...
To coś do suszenia miałem robić. To zrobimy. Czyli tak, tu. Tu. Siarkę. Dwie dechy. Trzeba będzie tyle miał. Mam jedną. Tak. No to po prostu trzeba będzie wodę. Cyk. 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 Tak, piły teraz nie mam w łapie, bo przecież odkładam wszystko, żeby mieć miejsce, wiecie, w tym, w ekwipunku. A jak odkładam, to później nie mam miejsca. Znaczy później nie mam tych narzędzi do roboty. Szkoda, że tu nie ma takiego patentu, że te narzędzia są wykorzystywane, nie wiem, taki jakiś zrobić do powieszenia narzędzi. Taki patent. I on, te narzędzia by się automatycznie wykorzystywały przy danych tutaj pracowniach, nie? To by był dobry pomysł. Dobra, dwie liny i dwa liście. Dobra. Suszary jedzenia położymy koło suszary. Cyk, cyk. O, food dehydrator. Niech będzie tu. No nie. Disassemble. Dobra, kijaszek z tego wyszedł. Ale bym teraz potrzebował tak. Duży kamień i mały kamień. Crafting. Stone. Trochę za... Znaczy fajnie, że jest zrobiony ten crafting taki trochę skomplikowany, można powiedzieć, tylko że zaczyna być za dużo troszkę zabawy z tym wszystkim, nie? Jakby trochę z... nie wiem, albo mi się... Znaczy no nie jest on taki, też rozbudowany. Dobra, cyk, mamy to. A czego siekiera potrzebna do zbudowania tego? To jest ciekawe. I co my tu mamy? Cyk. O, Blaze. Poczuć. Niech się dehydruje. My tymczasem... Poczucia jeszcze tego będziemy mieli. Żeby położyć. Ziemniaki. Co my możemy zrobić z ziemniakami? Zjeść po prostu. Chyba, że tutaj jeszcze mi... O, właśnie blueprints. Takie coś. Do jedzenia. A tak średnio to widzę. Bardziej się przyda faktycznie do... tu... Tak, teraz tak. To niszczymy. Kijaszki cienkie. Jeszcze mam też książkę do przeczytania. To. Wracamy. Tak naprawdę, żeby tutaj zrobić sobie fajną miejscówę, to trzeba by było zrobić po prostu wszystkiego więcej. I to troszkę mnie tak martwi, jeżeli chodzi o tą grę. Znaczy, no, wręcz niektórzy, którzy lubią... Ktoś, kto lubi budować, to pewnie będzie zadowolony, że trzeba tutaj wszystkiego dużo robić. Aczkolwiek ja jestem tak trochę... Siedem godzin? Dobrze. Jak tam z tym boczusiem? Robi się. Właśnie, jak to upgrade'ować?
A wtedy jest na dwa miejsca. Tu zupgrade'ujemy. O! Dobrze. To można zupgrade'ować? Nie. Czy to można zupgrade'ować? Można. Tylko nie mamy... Aha, czyli potrzebujemy tutaj mieć, żeby tutaj upgrade zrobić. Tutaj tego nie zupgrade'ujemy, to... Rage. Upgrade. Też potrzebujemy mieć. Tak sobie patrzę właśnie, co my możemy tutaj zupgrade'ować w tym momencie. A do czego potrzebujemy mieć? Crafting już mamy zupgrade'owany. Tutaj potrzebujemy... Nie tyle mieć, co... Co... ten... Glinę. Już mamy zupgrade'owane... Kurczę, może faktycznie jeszcze bym się wybrał. Tak. Zróbmy to. Faktycznie może bym się wybrał jeszcze do tego miejsca... Gdzie był ten dym. Zobaczmy sobie, jak tutaj się w ogóle pływa. Cyk. Elegancko. Powinienem się opróżnić jeszcze wcześniej z tego statku, bo może coś po drodze jeszcze pozbieramy. No, ale... Ryby może trzeba było połowić sobie troszkę też. Tam jest jakaś matka wysepka. Idziemy tą skałę samotną na środku morza, pozostawioną samą sobie. Wiesz, na przykład też można by było chyba wpłynąć i może coś tam znaleźć. Trzeba by było też trenować pływanie, tak szczerze powiedziawszy. Bo pływanie się przyda, jak będę nurkował po ten statek, który tam zatonął. A też musimy kiedyś to zrobić. A może na żywioł po prostu wpłynąć? Gdzieś tam. Chcę stwierdzić. Sprawdzam. Albo zrobię sobie harpun następnym razem i zacznę sobie troszkę pływać. O, zobaczmy, co jest tutaj w ogóle. Chyba nic. Coś mi się wydaje. Ciema. A, uciekł. No bo tu są te palmy. Bo tu są na przykład kokosy. Można było sobie jeszcze zebrać. Cyk. Będzie pićko. O. Zielony kokos na pićko. Jezu, nie biegaj tak. To jest Massive Stone. Można zabrać. O, mamy tu coś. Dzień dobry, proszę pana. Portable Beacon Receive. A to jest to, a tu? Co to jest? Throw it. Mark a spot. A. Czyli taki gdzieś coś tym można zaznaczyć, tak? Żeby tu był dym się unosił, okej. Okay. Tu nie ma kokosów. Zmylili mnie. Ładnie to tak? Mylić człowieka? No dobra. Lecimy dalej. Halo. Are you ready for my visit? Land on the rock. Get inside. Dotarliśmy. No dobra, czyli musimy teraz zbadać pustę. Z której strony? Ja tam chyba widzę jakieś przejście z drugiej strony. Tam jakieś kłody. Nie wiem, czy z tamtej strony by się nie opłacało podpłynąć. Z drugiej strony tutaj widzę jakby taką... plażę? O ile można to powiedzieć? Tutaj widzę jakąś jaskinię na przykład.
Widzę skrzynki. I co? Ja pana wstecznym sobie wrzucę. Bo tu gdzieś była... Jest taka plaża, ale tu gdzieś. Widziałem, że taka jaskinia jest. O, 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 o. Się ktoś rozbił. Pewnie z naszych kumpli. Ej, czy ja w ogóle zmieszczę tutaj jeszcze coś? Nie, nie zrzuciłem nic do domu. No dobra, trudno się mówi. Mądre bardzo to było. Sól. No dobrze. Ale przede wszystkim tak. Cyk. A, dobra, pali się. Co my tu mamy? No, dzień dobry. Chyba jakaś książka. Do czego? Do medycyny. Santa Maria Canoner Note. To jest ten kanonier, który się zgubił i nie wiadomo gdzie trafił, co tam na statku był. My name is Biasco Ribeiro. Jestem kanonierem ekspedycji Juan Ponce Leona. 1513 rok. Nasz statek, nazwany z Świętą Marią, rozbił się o kamienie. Na północ stąd. Jeden dzień. Ja i mój kucharz Pedro upuściliśmy w poszukiwaniu czegoś tam. Aha, czyli znaleźć, żeby znaleźć wyspę lepszą do życia. Rozbitkowie z Santa Marii dawali ciągle sygnał k tymi armatami. Ale obawiam się, że nie słyszałem ostatnio tego sygnału. Nasza łódka rozbiła się o podwodne kamienie niedaleko tego kamienistej wyspy. Dopłynęliśmy tutaj i dotarliśmy do tej jaskini. Pedro pośliznął się na mokrym kamieniu i złamał sobie nogę. Już nie mamy z tych zapasów i jesteśmy głodni. I will now leave Pedro in the... Upuściłem Pedro tutaj na tym. I udałem się do góry. Może złapię jedno z tych ptaków tutaj krążących. Albo znajdę chociaż jajka. Aha, czyli jak tego nie zrobię... Czyli on poszedł do góry gdzieś szukać jedzenia dla siebie i dla Pedro. No i pewnie nie znalazł. Pewnie tam drugiego trupa znajdziemy. Z dużym prawdopodobieństwem znajdziemy tam drugiego trupa. Góry. Ale sprawdźmy. O! Dziękuję. Tabliczka. Ja może w ogóle tą... Weźmy sobie odpalmy. Jest nasz statek. Instynkt. Kurde, wysoko. Okej. Okay. Samotna szkoła. Szkoła. Samotna szkoła. Samotny kamień. Dobra. A widzę już ptasiora. Będzie pewnie atakował. Nie trzeba będzie go ten ubić. A tak po drodze to tak nic nie było, no była ta... A, tu jest, widzę, nie jeden ptasior. Tu jest w ogóle... Te? Aha, jest tam, widzę. Który? Który ptasior mnie atakuje?
Dobra. O ty gnoju. Ała! Myślałem, że ten zaatakuje. Dobra. Ostatni. No chodź. Dobra. Wszystkie trzy? O, dobra. Zbierajmy od razu. Ej, kurde, tylko pióra? Jakieś mięsko by się przydało może. O, dziękuję. Skurowanie nam wpadło. Oczywiście, weźmiemy. A, weźmy sobie tutaj wszystko. O, słońce już grzeje. Kactenka. This is the cannoneer from the crashed Santa Maria. Left without a boat on this rock, he was dying of hunger. Up on top, he found a nest and tried to grab some eggs, but the cannoneer underestimated the danger of these birds, the harpies. And the harpies pecked him to death. Maybe somebody else survived on Santa Maria. I should go to the crash site. Okej. Okay. Czyli wyprzedziłem fabułę tak naprawdę. Bo on tu został pochłonięty przez ptaki. A tu do naprawiania statku. Dobra, to się przyda. Co, czyli nic tu już więcej nie mamy? Jakbym tak wskoczył do wody. Kusi. Kusi. A co mam w ogóle dalej teraz? The Captain Log. Find a copper eyeline. Find the survival. Somewhere on the islands. They must side. Somewhere on the island there must be a camp where I can find the captain and his crew. No tak, bo znaleźliśmy już ten statek, czyli wyprzedziliśmy trochę fabułę i teraz na Cooper Island musimy znaleźć jakiś... jakiś obóz. Dobra. Tutaj nie ma save'u. Ale chyba też nie ma kamieni. Dobra. Na pochybę! Uhu, dobra, dobre to było. Ale urwał. Nie, gdzie jest mój statek? Gdzieś po drugiej stronie, nie? Dobra, myślałem, że nie przeżyję tego. Ej, podoba mi się to. Podoba mi się ta skok z tej. Ej, dobra, bo ja zaraz utonę. Ten. Przydałoby się wyćwiczyć też pływanie. A może ja pozbieram tutaj, o. Coś. Powiedzmy to. Mogę to pozbierać? Muszę znaleźć jakieś koralowce. Aś, bo on też ma wytrzymałość, jeżeli chodzi o pływanie. I rekinów przynajmniej nie widzę na razie. Pewnie rekiny zauważę w ostatnim momencie. No dobra. Teraz pytanie. Czy ja na pewno nie chcę wyjść tutaj gdzieś? Oho. To nie można nigdzie. Ja zaraz utonę. Tutaj? Przynajmniej ten skrawek. Oho. No tak. Jednym słowem ja zaraz utonę. Bo nie ma nigdzie lądu. Tutaj na ten kamień. Proszę. Wyjdź, odpocznij. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. O, 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 o.
Na tym czymś nie byłem jeszcze. Może tu się gdzieś schodziło też. Ja bym sobie jeszcze zobaczył tutaj. Czy gdzieś ja tutaj nie mogę wejść? No właśnie. To jest taki kabulec. Ja obstawiam, że tutaj gdzieś można wejść. O, proszę bardzo. Strzał w dziesiątkę. Tu mnie jeszcze nie było. A jak mnie tu nie było, to muszę tu być. Tyk. Teraz już jakieś skorpiony tutaj łażą. Nie. Jakieś takie... to był taki wejście ukryte tutaj. No proszę. Dobra, moje mile państwo. W takim razie czas wracać do domu. I później zobaczymy, może się wybierzemy na to Cooper Island. Żeby sobie zrobić zapasy. Znaczy zapasy są jedzenia mam. Po prostu je schować do skrzynki. Trochę to też uporządkować, bo teraz mam zapełnioną skrzynkę na tym statku. Ale to myślę, że sobie zrobię poza już odcinkiem. I widzimy się w kolejnym odcinku. Tymczasem dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i... Nara!